kilometrów wolnego, więc jeszcze z nurtem, no tak, to no chociaż no, jedyny plus takich zawodów, że stał na tym ostatnie 10 minut do końca, chociaż gdzieś jeszcze w cieniu, kurczę, świni domawiali. Jakieś tam bonusowe leszcze padły, ale wyniki nie będą za wielkie, próbowania jakichś zawodników. No i na tym będziemy kończyć pewnie pierwszą turę. Jak podsumujesz dwa dni rywalizacji? No tam czołówka powiem, że tu odpadła częściowo, no się odpadła. Kolega Remigiusz Zielonka. Kadrowicze, ja serdecznie gratuluję. Do was jeden komunikat. Ja poproszę po zawodach zostać na pół godziny. W niedzielę będziemy rozmawiać na temat wyjazdu na Mistrzostwa Świata do Belgii. Dziękuję bardzo. To może sobie wejść na stronę i... Sektor A poleci. Oczywiście sektorem są pasowane. Witam serdecznie. Jesteśmy na rzeką Odra, w miejscowości Kędzierzyn Kośle Rogi. Dzisiaj tu się zaczynają zawody z cyklu Grand Prix Polski Federa. Jest pierwszy dzień, zawodnicy się jak widać przygotowują, za chwilę będzie start. Od środy praktycznie zawodnicy trenowali, środa, czwartek, wczoraj mieli obowiązkowy trening. No, po wczorajszym dniu nie wygląda to tak za bardzo, bo jest, nie ma ryby średniej ani dużej. Można łowić małe, drobne ryby, kleje, konie, jakieś pojedyncze płotki, krąpiki, także no zobaczymy. Ale wczoraj podobno taki dzień był wszędzie, ta ryba nie chciała współpracować. Mamy nadzieję, że dzisiaj pokaże się ta średnia ryba, a może już ten duży lesz, który tu wszyscy wiedzą, że na oczy tu w rogach można te duże ryby połowić i zobaczymy. Mam nadzieję, że się pokażą i zawodnicy połowią te ryby. Siemanko, cześć, witajcie. Jesteśmy w Kędzierzynie nad Odrą. Jak pan Janusz przed chwilą przedstawił wodę, będziemy tworzyć dla was relacje w trochę innym formacie niż to było do tej pory. No, nie jestem zadowolony z tamtych materiałów, gdzie nie było jakby wypowiedzi choćby moich czy uczestników zawodów, więc postanowiłem tutaj za namową kolegi przepraszam, stworzyć dla was taką relację, no, takiego ala vloga, gdzie będę ja trochę opowiadał, jak tam zawodnicy łowią i tak dalej. Poprosimy kilku zawodników o wypowiedzi. Może teraz przed jeszcze łowieniem nie będę ich dekoncentrował, ale na pewno po zawodach podzielą się swoimi jakimiś tam uwagami po pierwszej turze. No tak jak pan trener wspomniał, pierwsze dni tutaj, no się czwartek jeszcze był spoko, ryby były fajne nawet, bym powiedział. No wczoraj, no może nie, że dramat, ale no tych większych czy tam małych leszczyków było naprawdę na palcach u jednej ręki u każdego zawodnika, no i wszyscy tam trenowali u kleje pod nóg. No najlepsi tutaj potrafili ich trochę wyciągnąć, bo powiedzmy około 100 sztuk w godzinę, więc no dawało to gdzieś ponad kilo małe. No, mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie trzeba dubać tej u kleje i jakieś fajne bonusowe ryby się trafią. My jesteśmy z Damianem w sektorze C. No i będziemy tutaj kolegów od nas z okręgu i innych relacjonować, gdzie kto siedzi, więc do zobaczenia później, trzymajcie się. Jesteśmy w sektorze A, końcóweczka. Gdzieś tam na początku jakieś białe rybki padają, ale tak większość zawodników niestety próbuje te upejki odbawiać. Jakieś tam pojedyncze krąpiki, małe leszczyki. Tak to wygląda w sektorze A, za chwilę przejdziemy do B. A tam też klejki raczej zawodnicy odbawiają, więc no ciężko z rybą jest zdecydowanie.
same pory. Panie trenerze, jak sytuacja u zawodnika? No, ma oklenia. Okleje. Wymiarowy? Tak, 28. A reszta? No, mówię, okleje. Dostał jeszcze leszcza za 500. Brędza. Ci co okleje łowią będą mieli lepiej, nie? 2,5 godzinki łowienia, bo byłem teraz w sektorze B, ale zawodnicy w większości odławiają te ukleje, więc nie chcę za nimi tam kręcić i coś opowiadać. Jakby były może inne ryby łowiliby dalej, to by coś można było stanąć, powiedzieć, a tak to przy tych uklejach nie będę ich tam odstraszał, im tych rybek. W większości łowi ukleje, jednym to wychodzi, drugim nie. Gdzieś tam pojedyncze jakieś białe rybki typu mały leszczyk, takie zegarki czy krąpik. Jakąś tam świnkę widziałem. No i to tyle tutaj w sektorze B i A. U nas C, tam jeden zawodnik widziałem, że odławiał świnki. No niedużo, 6 sztuk, no ale to lepiej 6 świnek jak parę uklei. No i wracam teraz do Damiana, zobaczymy co tam u niego się dzieje, bo ukleje nam tam no nie do końca wychodzą, więc będziemy uparcie chyba szukać w dalszym dystansie jakichś rybek, może jakiś bonus wejdzie, może to coś uratuje w wyniku. No ciężko jest, bardzo ciężko. Pojedyncze małe ryby. Gdzieś tam ponoć Kamil Kwocz ma tego, no się ponoć, no tego to widziałem z 2 kg lesza podczas łowienia uklei spod nóg, więc to też ciekawostka śmieszna. No i jakiś tu kolega Irek, słyszałem, że ma niby około 3 kg lesza, no ale to tylko słyszałem, nie widziałem, więc no może coś tutaj jeszcze uda się gdzieś poopowiadać, ponagrywać, a potem na sam koniec jakaś relacja od zawodników. Zostało nam tam ostatnie 10 minut do końca zawodów. Chyba nierówna walka ze słońcem. Straszny upał, współczuję tym zawodnikom. Ja to się chociaż gdzieś jeszcze w cieniu chowam, ale oni na tym skwarze muszą siedzieć i te dłubią uklejki. To po niektórzy widziałem jakieś tam leszczyki czy świnki odławiali. Jakieś tam bonusowe leszcze padły, ale tak to no niestety tylko ukleje, jakieś okonie. Wyniki nie będą za wielkie. Dużo tam nie lecjanowałem, bo tak jak wam mówiłem, nie chciałem płoszyć tych uklei zawodnikom, żeby potem nie mieli pretensji, trzeba też ich zrozumieć. Mówię, 10 minut do końca, spróbujemy jeszcze jakiś tutaj poprosić o kilka słów podsumowania jakichś zawodników. No i na tym będziemy kończyć pewnie pierwszą turę i widzimy się jutro. Trochę nad wodą nie udało się nakręcić, jesteśmy już na kwaterze. Kolega Maciek chciał się podzielić swoimi wnioskami. Maćku, słuchamy. Dobry wieczór. Dzień był niezbyt... owocny. Owocny, za to bardzo dużo pracy mieliśmy. Niektórzy wybrali ukleje, niektórzy wybrali białoryb, chociaż nie wiem, są takie słuchy, że i białoryb to jest ukleja, albo ukleja to jest białoryb. Damian na przykład łowił różnie. Czasami ukleje, czasami... co łowiłeś? Leszcze. Grube leszcze. Nie, ale dzisiaj niestety albo stety wygrali ci, którzy się bardzo mocno pasowali z uklejom. Albo można powiedzieć, się połączyli mentalnie i fizycznie z uklejom. Dobra, ale byli też zawodnicy, którzy odpuścili ukleje? Ty tak. Byłeś jednym z nich? Tak, no niestety nie udało mi się jakiegoś super wyniku wykręcić. Myślałem, że już rozumiem. No, w sektorze śmierci 10 miejsce, no to... Tak. No oczywiście muszę pogratulować najlepszym Adamowi Niemcowi, Marcinowi i drugiemu Marcinowi. Oni wiedzą, bardzo dobre wyniki. To są maszyny do łowienia. To trzeba powiedzieć jasno. Damian, nie podśmiechuj się, bo to jest tak, to jest fakt. Ja widziałem, ja obserwowałem, widziałem nie tylko moją szczytówkę, bo trener mi powiedział. Dlatego że... pewnie tak samo połowiłeś. No tak, 2 kilo to jest trochę mało. Jak na ten sektor. Patrzyłeś na inne, nie na swoje. Były no, też inne. Edward Grand Prix uczy, tak? Tak, uczy, dzieli, tak. Grand Prix jest tak. Jak to było w seksmisji? Liga rządzi, liga dzieli, liga nigdy się nie zdradzi? Coś takiego, ale mniejsze. Co jeszcze z dzisiejszego dnia? Było bardzo gorąco.
I a trzeba... jutro będzie jeszcze cieplej. Tak. Trzeba było się przygotować na to, ale jeżeli byśmy tak wzięli to wszystko do kupy, to ryb nie było zbyt dużo, zdarzały się bonusy. No niestety nie udało się ich wyciągnąć. Damian, Jagiela... No ale miałeś. Miałem, no ale ryb nie wyciągniętych się nie liczy. Później legendy tylko o nich się robi, że wiesz, no na początek miały pół kilo, później miały kilo, a na końcu już miały 3 kilo plus. Ale nie wyciągnięta się nie liczy. No i co? Ukleje rządziły dzisiaj. Nie tylko w sektorze B, w którym ja byłem. Damian był w sektorze C, ja byłem B, on był C, gdzie wygrał nasz kolega. Pozdrawiamy. Bardzo ładny widok. Brawo. Tak, Tomek, rewelacja. Po prostu to, co zrobił, to jest szacun. I trzeba przyznać, że przez chwilę się zastanawiałem, czy nie pójść w tą drogę. Nie jestem w stanie nawet przez chwilę dotrzymać im kroku, więc zostanę przy tym moim białorybie. Może się uda. Jutro też będę łowił w ten sam sposób. Po dzisiejszym dniu mam jakieś przemyślenia. Będzie lepiej, gorzej. Sektor C nie jest łaskawy, chociaż jednak rybny. Bardziej zdecydowanie rybny. Więcej białej ryby. Tak, jest bardziej rybny niż sektor B, a już sektor A to chyba zdecydowanie. Chociaż te wyniki to były takie... No nie jest lekko. Nie jest lekko, no. Jak nigdy na Grand Prix. Jakieś odbicie było w moim przypadku. Pozdrawiamy kogoś? Pozdrawiamy oczywiście wszystkich zawodników. Pozdrawiamy za wytrwałość i za osiągnięcie tego dnia, bo to było mega wyczyn, co się dzisiaj działo. A jutro będzie jeszcze gorzej, więc jeżeli możecie, to śniadanie zjedzcie. Lekkie. Banana też. Banana, a jajka weźcie sobie na łowiska, bo usmażycie je na masce. Dobra, dzięki panowie, jutro też coś nagramy. Tak, będzie jakiś tam krótki short zrobimy. Siemanko, witam w drugiej turze Grand Prix Kędzierzyn-Koźle, Puchar Kolmika. No z relacją jest też dzisiaj problem, nasz problem. Nie tyle, że problem, tylko jest taki upał, że no nie chcę drażnić tych zawodników. Współczuję im strasznie, ja też muszę dziś szukać jakiegoś cienia, akurat jak teraz pod drzewem. No nie wiem, na pewno jest grubo, grubo nie, ale to ponad 30 stopni, no jest nie do wytrzymania, mimo że jest wiatr, ale to jest taka patelnia, że szok. Z rybą jest gorzej niż wczoraj zdecydowanie, gdzieś tam w sektorze C jedno stanowisko akurat Maciek od nas z okręgu odławia białoryb. No wydaje nam się z Bartkiem, że na tą chwilę może iść na jedynkę sektorową, bardzo fajnie. Gdzieś tam widzę, że zawodnicy próbują te ukleje rzeźbić, w tem mówię. Dwóch tak w miarę w tempo je łowi, reszta no to tak słabo to wygląda. Znaczy, no, łowią to tak jak jest, no. Po prostu jest z rybą gorzej niż wczoraj było z ukleją, nie ustawia się, tak? Takie jeszcze porywy wiatru, nie wiem czy to też nie ma czasem wpływu na uklejki. W sektorze B Damian gdzieś tam próbuje szukać tych okoni, czy jakiegoś białorybu dalej, bo też z uklejem było słabo, sąsiedzi jakieś tam pojedyncze te ukleje, ale to nie jest takie tempo jak wczoraj, tam szło zrobić 100 sztuk na godzinę, dzisiaj zdecydowanie takiej ilości się nie da wykręcić. No i tyle, no coś tutaj jeszcze dla was zrelacjonuję, no ciężko jest, żeby ich tam przeszkadzać w tym upale, nie będę pytał, po zawodach coś się dopytamy. Tyle, no nie jest łatwo na pewno, nie, wydaje mi się, że będą gorsze wyniki niż wczoraj na pewno. No zobaczymy, jesteśmy prawie na półmetku, blisko 12 dochodzi, no zobaczymy jak to się wszystko poukłada, będziemy na bieżąco relacjonować.
jestem już u nas na stanowisku. Ramię cały czas na dystansie i tak chyba zostaniemy do końca. Trafiają się jakieś tam pojedyncze leszczyki, krąpie, świnka, więc nie ma co kombinować, tym bardziej, że ukleja jest mało. Tutaj sąsiad z boku od początku łowił kleje, no nie jest jakieś to super tempo. Znaczy tempo może by miało, no ale ryb nie ma tych uklei na tyle, żeby je regularnie odławiać. Więc sobie siedzimy i dziobiemy sobie jakieś tam pojedyncze rzeczy. Cześć Marcin. Siema. Jak podsumujesz dwa dni rywalizacji? No trudno, ciężkie łowienie, ukleje dominowały, ukleje zwyciężyły. Adam Niemiec zwyciężył dwie jedynki sektorowe, mówiąc ukleje. Ja też łowiłem ukleje, natomiast aż tak dobry w tym nie jestem i łowiłem tylko 270 sztuk. To mi dało trójkę sektorową. No i co? Lekki niedosyt jest, ale w sumie to... Wyniki tak nie najgorsze, nie? Kurczę, no bałem się zaryzykować łowienie tych leszczy, bo mimo że tutaj łowię non-stop, to jakby nie czułem, że miałem jakiś patent na te leszcze. Że jak tutaj nikt nie łowił leszczy, to nie okaże się, że nagle ja będę łowił. Więc postawiłem na bezpieczną taktykę, bezpieczne punkty i myślę, że jest zadowolony. No. Czy trudno nie być zadowolonym? Dwójka i trójka sektorowa, dobre punkty do Grand Prix. No tam czołówka powiedzmy też odpadła częściowo. Ona się odpadła, no. Tak. Też no, więcej punktów zebrali dzisiaj. Dokładnie, ci co nie chcieli łowić uklei, to niestety, ale no, poprzetasowało się i trochę pospadali w Grand Prix. Mi szkoda było tego, więc robiłem ciężką harówę. No, rozsądne podejście. Gratuluję jeszcze raz. Dzięki. Najlepszego. No hej. Lach. Cześć Marcin. Witam. Jak podsumujesz dwa dni zmagań z temperaturą czy z rybami? To już drugi raz mamy, że czerwcowe upały. W zeszłym roku o tej porze byliśmy w Szczecinie. Identycznie było żar lejący się z nieba, wszyscy opaleni. I to myślę, że się odbiło też na żerowaniu ryb, bo Odra słynie z przepięknych leszczy, kleni, brzan. Brzany dzisiaj padały, ale niestety jest w czerwcu, więc trzeba było je wypuścić. Bartek tam niedaleko siedział, złowił piękną 2,5-3 kilo podobno. Musiał ją wypuścić. Woda niedotleniona, bez ruchu. Życie, że tak powiem, według mnie na dnie zamiera i te ryby są po prostu wyżej. Dlatego bardzo aktywna była uklejka, którą przez praktycznie 4 dni łowiliśmy. No, tak więc można nazwać te zawody zawodami uklejowy feder, może w ten sposób powiem. No wczoraj świetnie z tymi uklejkami, dobre stanowisko koło Marcina, któryśmy się ścigali. Piękna sportowa rywalizacja. No super, bo naprawdę i tam na gramy poszło. No dzisiaj tu z Remkiem znów też był fajny pojedynek. Remek miał dużo więcej, to prawie o kilogram. No ewidentnie dzisiaj po prostu te kolejki nie chciały się ustawić. Były, uważam, że po prostu troszkę poza głową, one były wyżej. No jak koszyk opadał i one po prostu nie schodziły. One pierwszą tą powiedzmy te 70 cm pod powierzchnią po prostu żerowały. Później już niżej nie schodziły, trzeba było po prostu troszkę za daleko się ustawiło. Takie jest zdanie, po prostu mogę troszeczkę bliżej, bo jak się troszkę przenęciłem, no to jak tam trochę złowiłem, troszkę się wybroniłem, można było lepiej, ale no wiadomo, to po zawodach to jest każdy model. Szkoda trochę, żeśmy nie połowili tak klasycznie na Federa, żeby można było sobie daleko, ale ta uklejka naprawdę była wszędzie. Ja myślę, no tak jak dzisiaj Adam Niemcy, no tam szybko zaczął też uklejami. Nie? Też ukleje, zresztą no, takie preferencyjne stanowisko, no wiadomo, miał otworek sektora C, to było prawie 400 metrów wolnego, więc jeszcze z nurtem, no to jak ktoś łowił kleje, no to taki handicap jeszcze, że tak powiem, ręki Adama, który jest no, świetnym uklejarzem, więc no, piękny wynik, naprawdę, no, tam coś słyszałem, że ma ponad 400, myślę, że tam 450 uklejek na Federa. I ponoć duże były, nie? To naprawdę wielki szacunek. Coś jeszcze można powiedzieć, no, na pewno wszyscy wrócimy opaleni, zadowoleni, wyłowieni. No tyle ryb jeszcze, no chociaż jedyny plus takich zawodów, że swój rekord zrobiłem, 331 ryb przez 5 godzin zawodów, to jest taki mój rekord i myślę, że go długo nie pominę. No to nic, bardzo Ci dziękuję i gratuluję. Piątka. Do usłyszenia. Brawo! Prosimy do podium. Piąte miejsce, Tyroński Marcin, Cyrocki Marcin. Brawo. Brawo, Marcin. Sektorowy.
zarazem. 6 punktów sektorowych, 6615 punktów. Czwarte miejsce. Kacprzak Bartłomiej. 6 punktów sektorowych. Punkty 8075. Teraz podium. Trzecie miejsce. Kurzepa Marcin. 5 punktów sektorowych. 8005 punktów. Drugie miejsce. Kuciński Mateusz. 3 punkty sektorowe. 10565 punktów. Oraz pierwsze miejsce. Niemiec Adam. 2 punkty sektorowe. 9960 punktów. Podium zawodników z 7, 8 i 9 miejsca, to znaczy 7 miejsce Zielonka Remigiusz, 10 punktów sektorowych, 5285 punktów.